Niezwykły kanał to generalnie bardzo dobre szoty robi. Łapka w górę i nic. Który to filmik, czat? Ten? A to jest ta taka ta, nie? Co tak leci? Czy jakieś inne? Ja pierdzielę, nie wiem, który jest fajny. Ten ma 6 milionów, to It's chyba ten. Sunny in kwadratowo. Ten? A to i tak nie ma znaczenia, dobra, chwila. Za 17 minut idę. Chwila. Assassin's Creed Unity. Batman Arkham Knight. 3 kilometry kwadratowe. I co będzie największe, czat? Zgadujemy. Fortnite Battle Royale. Stara mapa, sadkę. GTA 3, 9 kilometrów. O, to już dużo większe. Life, nie wiem co to jest, nie mam pojęcia, ktoś wie. Fallout 4. Ta gra jest podobno shitem. A nie, to 76, a nie 4. Vice City 14, bo Kingdom Come 15. Metal Gear Solid 16. No Man's Sky. Sniper Ghost Warrior. Wiedźmin będzie? No chyba. Mafia. O, Mafia, czat, to jest taka kozacka gra, ale taka już bardzo stara. Ale jakiś remake ma chyba jej być. GTA San Andreas 36. Elder Scrolls Skyrim 37. San Andreas super gierka, co? Fallout 3 39. Oblivion 41. Pog? Red Dead Redemption 41. Far Cry 3. Ta gra jest super. Ta gra jest totalnym pogiem. Far Cry 4 46, jeszcze więcej. Sakry. Lol, co? Jaka duża. 57. Far Cry 5 60. Jeszcze większa. PUBG! Co? O kurde. I was here. Zelda 74. Far Cry 2 jeszcze większa od tych poprzednich? Ja pierdzielę. Znaczy nie poprzednich, no poprzednich na liście, ale Assassin's Creed Origins 80. To chyba bardzo dużo pustyni jest, prawda? 81 GTA 5. No to jest duża mapa. To jest duża mapa. Z tą autostradą Odyssey 130, co? Ja pierdzielę. Wiedźmin 3. No a Wiedźmin 3 to jest giereczka, czat. 135. WoW 207. No, WoWik. Spider-Man. W ogóle co? 207. DayZ 225. Czarna flaga, lol. A ciekawe ile na przykład statki. Ciekawe czy będzie ten 350 Operation Flashpoint. Nie wiem co to jest. Ghost Recon Wildlands 440? Tylko czekaj, bo to też zależy, czat, no nie? Bo patrz, jeżeli na przykład ta mapa jest tak duża, ale jest quick travel stąd, to nawet się nie czuje tego terenu, nie? Na przykład Wiedźmin miał niby dwa razy mniej niż to, ale przecież jaka to jest ogromna gra, no nie? To też jakby wiesz, trzeba mieć na uwadze, ile czasu, o, powinno być coś takiego, ile czasu na piechotę zajmuje przejście z punktu A do B. Bo na przykład, jasne, że pewnie większą grą będzie, nie wiem, Flight Simulator, bo po prostu lecisz samolotem 1000 na godzinę, więc zapierdzielasz, wiesz, po jakiejś ogromnej mapie, ale i tak na tej mapie nic nie ma poza płaską teksturą, no nie? To za różnica, że jest taka duża. A to fajnie by było, jakby była taka, wiecie,
Na przykład 518 km, nowyczku. 3 razy większy od GTA 5, ale czy można po tym chodzić normalnie, nie? True Crime Los Angeles, ja nawet nie wiem co to jest. I'm sorry, chyba nie jestem graczem. Just Cause 2, to jest kozak gra. To jest też fajna gierka. Just Cause 3, jeszcze większa, ja pierdzielę. O! A Sharon Cole, nie mam pojęcia co to jest. Test Drive Unlimited, halo? The Crew. A to też chyba jakaś ściganka, tak? Fuel. A wiecie jak kiedyś ściganki były robione? Samochód tak naprawdę cały czas stał w miejscu, a mapa przesuwała się za gracza. Jakby makieta mapy, czaisz? Zanim jeszcze były takie światy, wiecie, takie całe, to kiedyś po prostu samochód stał i tylko tekstura się obracała w lewo, w prawo, a makieta świata jakby leciała za ciebie cały czas. Monka Giga. Rozwalone dzieciństwo. Jest jak jest. Guild Warsy. 38... Okej, bro. Okej, bro. 38 tysięcy. Dobrze, zbyczku. Lord of the Rings Online 77. Ta. No, Elder Scrolls 161 tysięcy, no okej. Ściągam to, o zaczyna się jakaś skala pewnie. To będzie Minecraft, nielimitowany. Ta bez kitu jest, no i co tam? S? Jakie małe kropeczki. No Man's Sky. Okej, bro. Tylko wiecie co jest z dupy? Wydawałoby się, o mój Boże, ale ogromna gra. I w tym względzie Minecrafta jeszcze faktycznie możesz se chodzić, nie? Ale w No Man's Sky'u masz planety, no nie? To jakby, co, wiesz, planeta jest oddalona 100 tysięcy kilometrów stąd i ty po prostu fast travel walisz. I o, patrz, jaką mamy dużą mapę. Jedna lokacja do drugiej jest 100 tysięcy kilometrów. Co z tego, jak między tym jest pusta tekstura wszechświata, no nie? W sensie, to nie jest mapa. To ja sobie mogę zrobić grę, gdzie jeden piksel jest tutaj, a drugi piksel jest miliard kilometrów dalej. I to jest moja gra. Gra polega na tym, żebyś przeszedł z jednego piksela na drugi i powiem, no byczku, największy świat mam, tak? Bo żeby przejść z jednej końca na drugą, trzeba milion lat. Najlepiej sprzedające się gry? Ja pierdzielę, nie, no już mi się chyba nie chce. Ile mamy do eventu? No dobra, to 3 minuty możemy. Najlepiej sprzedające się gry. Gran Turismo, 17 milionów, co? I kolejne ludzie, dziękuję bardzo za suba. Super Mario Land. Co będzie najlepiej sprzedającą się grą? Mario Kart 7. Smash Bros, 18 milionów. Call of Duty? LOL, Call of Duty? A to droga gra, nie? Brain Age, nie mam pojęcia co to jest. Zelda, Zelda jest POG, co? Frogger, co to jest Frogger, byczku? Co to jest Lemmings, halo? POG, o? GTA Vice City, okej, legit. The Last of Us, oj byczku. Yes sir. Yes sir. Super Mario World, no Mario. Borderlands 2 też spoko. 22 miliony, czajcie. Pokemony, Pogchamp, nam. Call of Duty Modern Warfare, okej. Mario Kart, okej. Nintendogs. Any Nintendogs. Sonic. Ja pierdzielę. Kinect Adventures na Xboxa. FIFA 18 This Loud. Call of Duty Black Ops. Jezu, ej, Call of Duty ma rekordy sprzedaży i to wszystkie części prawie, nie? Stary, no jak Call of Duty jest na przykład 60 euro, a sprzedało się 24 miliony kopii. 24 miliony razy 60 euro. Ja pierdzielę.
Hajs jest robiony, nie? Pokemony. GTA 4, 25 milionów. A GTA 5 to chyba jest jakiś totalny ten. A tu patrzcie, to z lipca, to będą aktualne dane. 14 lipca? Co jest dzisiaj? No 4 sierpnia, no to w sumie. Mniej niż miesiąc. Pa, i kolejne Call of Duty, czaisz? A GTA 5 będzie chyba bardzo wysoko, co? O, GTA 5 to siądzie. Wiedźmin? Jest serwyczku. Polska górą. Normalnie. WePlay, okej. Duck Hunt, co? Ale patrz, Duck Hunt, to z 84 roku, to była chyba jedyna gra, jaka istniała. Wtedy zrobić gierkę, to nie ma konkurencji, albo grasz w to, albo w nic. Skyrim, ulala, 30 milionów S. Diablo 3, okej, okay, okej. Okay. Diablo też fajna gierka do popykania. Terraria, o proszę. 30 milionów, damn. Ja właśnie sobie uświadomiłem, jak bardzo Steam zarabia. Patrzcie, Steam sobie bierze 30%. To niezłe 30 milionów kupionych gier, jak na świecie jest tylko 7 milionów ludzi po polu. K-Mil, no bo ludzie kupują dla siebie zapasowe kopie, no co ty w ogóle mówisz? Ale patrzcie, Steam bierze 30%, no nie? I od niedawna w ogóle Call of Duty nie jest na tym, nie? Na Steamie, ale wcześniej wszystkie kody były na Steamie, prawda? I imagine, że od każdej, no dobra, nie, no bo są jeszcze konsole, ale na każdym pececie Steam sobie bierze 30%, czaisz? Super Mario Bros. Red Dead Redemption? To jest giereczka. Wii Sport? Mario Deluxe 8. Ty, Mario to jest normalnie sprzedawane na tym Wii? Tetris, nie Nintendo. No byczku, jakiś Wii Fit chat. Mixola, wiecie dlaczego? Bo Chiny to jest przesrany rynek. Tam Wii jest było bardzo popularne. W Polsce chyba nie aż tak. PUBG, co ty da? 60 milionów? Ja pierdzielę. Co jest? Tetris od EA. Czajcie? Mobile. Gra telefonowa. 100 ale milionów. Dałeś kolego kawał. Chyba karne gift, co? Ale urwał chychy. Goddammit. O, jest! GTA 5! 130 milionów. Ty serio? I Minecraft 200, to jest koniec. Minecraft 200 milionów. O kurde. Pokczam. Rozmiar rakiet. Nie, no już nie. Już nie. A rozmiar rakiet, tak by tylko? Nie no, event. Zobaczymy rozmiar rakiet.